Woda z olsztyńskich wodociągów od lat cieszy się uznaniem mieszkańców, którzy podkreślają jej walory smakowe i zdrowotne. Rzeczywiście, bez obaw możemy pić lokalną kranówkę, która, co potwierdzają badania, zawiera wiele minerałów, takich jak związki wapnia i magnezu. Aby jej jakość była wciąż jak najlepsza, przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji regularnie przeprowadza płukanie sieci. Płukanie sieci wykonujemy dwa razy w roku, na wiosnę i teraz właśnie jesienną porą. Ma ona na celu przede wszystkim utrzymanie tej wysokiej jakości naszej olsztyńskiej wody, ponieważ na co dzień w procesie uzdatniania nie stosujemy żadnych związków chemicznych, musimy radzić sobie metodami mechanicznymi, takimi właśnie jak płukanie sieci. Dzięki płukaniu sieci z wody wytrącają się zanieczyszczenia, głównie związki manganu i żelaza, które mogą niekorzystnie wpływać na jej jakość. Płukanie to bardzo prosty proces, który olsztyńskim technikom nie stwarza wielu trudności. Polega na otwarciu zasuwy, przepłukaniu danego odcinka magistrali wodociągowej, zamknięciu zasuwy, przejeżdżamy w następne miejsce, w następną spłuczkę, gdzie powtarzamy dany cykl. Pod dużym ciśnieniem wody wyrzucamy tutaj akurat z magistrali wodociągowej o średnicy aż 400 mm, która zasila osiedle Gutkowo i Redykajny. Na tym przede wszystkim to polega, na wyrzuceniu pod dużym ciśnieniem ilości wody. Prace na terenie całego miasta trwają około 2 tygodni. Proces podzielony jest na 2 etapy. W pierwszym otwierane są magistrale wodociągowe, największe sieci o dużych średnicach, których płukanie trwa każdorazowo około 40 minut. Drugi etap to sieci rozdzielcze o mniejszych średnicach. Płukanie sieci jest procesem praktycznie nieodczuwalnym dla mieszkańców. Jeśli już, to będą to drobne niedogodności, przede wszystkim spadki ciśnienia, no bo jak tak widzimy, duże ciśnienie, duży zrzut wody, więc to ciśnienie w kranie może się obniżyć, ale tylko i wyłącznie na wyższych kondygnacjach. Tutaj nie mamy takich wysokich budynków, więc akurat na osiedlach domków jednorodzinnych powinno być spokojnie. Możemy też zaobserwować inną klarowność wody w kranie. Będzie nieco bardziej mętna. Może się pojawić w niej jakaś drobna zawiesina, ale spokojnie. Woda podczas płukania spełnia wszystkie wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia o wytycznych dla wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi. Kolejne płukanie wiosną przyszłego roku. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv